I w związku z tym, że nie jesteście w parafii pojeskiej, jesteście jak gdyby trochę poza tym kolędowaniem. Ale przecież jesteście w gminie Połajewo i stąd decyzja już teraz moim zdaniem ostateczna, że takie finałowe granie, śpiewanie odbywa się właśnie tutaj. Blisko Łabicy, blisko Poznania, blisko w drodze powrotu. Stąd, jak widzicie, dzisiaj tutaj zjechało pół Europy. Są Szkoci, Bułgarzy, Włosi, no i Polacy, Wielkopolanie. Mój kolega Janusz, który jest tutaj mocnym orędownikiem tych spotkań, już trzyma dla pani sołtys rekwizyt poeckich spotkań kapel dudziarskich. Zapowiadamy, że dzisiaj będzie tak jak powiedziałem, a w przyszłym roku równie dobrze. Wszystkiego dobrego. Jakoś jest, że kolędowanie polega na tym, że jest to spotkanie, tak jak w tytule, nie festiwal, nie konkurs, spotkania kolędników dudziarzy. Rozpoczynamy wspólną kolędą. Do szopy, hej pasterze, do szopy, Boga cud, Syn Boży złowierzy, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, hej cud, panajcie się w królowie, nie bójcie go bez. Trzech króli, kto woli czterech, a dla nienasyconych sześciu i siedmiu życzymy na ręce pani sołtys dla całej społeczności złota, kadzidła, miry i zdrowia. Reszta sama przyjdzie. Na pograniczu Bułgarii i Grecji są rodopy. W rodopach jeszcze uprawiają tańca, muzyki, gry na instrumentach, wyrobu instrumentów oraz historii własnej tradycji. Padre Damiano jest młodszym nauczycielem, a Gęcio Gawadza jest starszym nauczycielem. I tak wyglądają jak Julio starszy, tak? Nauczycielem muzyki. Nie, w szkole. A wybranie czwórkę takich najbardziej bitnych, jedną śpiewaczkę Nevenę, więc za chwilę zaprezentują państwu wybrane kolędy. Wybrane kolędy i muzykę tradycyjną. Jako, że jest to prawosławie, to będą to dwie kolędy prawosławne. Szeroka łyka, let's go!
wcześniej wyrażonego będzie włoska kolęda. Tu padło pytanie, przecież to jest spotkanie kolędowe, czemu nie ma kolęd? No więc będzie najpierw włoska kolęda, potem zaraz wystąpią Bułgarzy jeszcze raz ze swoją prawosławną. Thank you.
kolęda ostatnia w wykonaniu innej nacji niż nasza, bo nasza się zaraz zaprezentuje z kolędą dzisiaj w Betlejem. To dedykacja dla pani Sołtys i całego samorządu i gospodarzy tego spotkania. A więc Scott Pike wykona najbardziej znaną pieśń Bożego Narodzenia w kręgu kultury celtyckiej, anglosaskiej. Boy Scott and Jimmy? No! Hey, camera off, Sass, please, review. Ready?